Tadeusz Koniarz. Ja się najpierw przywitam, powiem dzień dobry. I teraz powiem, że jak otwieram sobie Wikipedię na przykład, to czytam, że Tadeusz Koniarz jest fotoreporterem, fotografem i pedagogiem. Kim najbardziej? Filmowcem. No właśnie, i filmowcem, a kim najbardziej? Fotoreporterem tak naprawdę. Co to znaczy? To znaczy, że cały czas się czuję fotoreporterem. Od iluś tam lat, przynajmniej od 30, a wcześniej jeszcze marzyłem o tym, żeby wykonywać ten zawód, bo pierwszą pracą to była praca w Domu Kultury. Ja skończyłem pedagogię kulturalno-światową, i która mnie predysponowała jakby do tej pracy. I przez 5 lat prowadziłem Dom Kultury w Klikowej, dzielnicowy Dom Kultury, który już nie istnieje zresztą. Ale od samego początku próbowałem zainteresować ludzi filmem i fotografią i mieliśmy dosyć duże sukcesy wtedy w Klikowej. Tam się narodził Klub Filmowy Szwęk, który działał od 1986 roku. I masz znakomitych absolwentów, filmowców. Tak, ale to później zostało przeniesione do Pałacu Młodzieży od 1992 roku. I rzeczywiście jest się czym chwalić, jestem bardzo z tego zadowolony. Myślę, że ludzie, którzy ze mną współpracowali, też to samo myślą. Tadeusz, 10 grudnia, nietypowa wystawa. Nazywa się, tytuł nosi, Mistrz i Uczeń. No właśnie, ty, twoi koledzy, nauczyciele i wasi uczniowie. Na fotografiach. Jakich fotografiach? To są fotografie różne. Jest tych zdjęć ponad 150 na wystawie, tak. Są na 50 planszach, bo ileś tam zdjęć jest. Ja na przykład prezentuję 3 cykle swoje, bo reportażowe. Natomiast uczniowie i moi koledzy zdjęcia pojedyncze pokazują. Zdjęcia to są w zasadzie, jest cały wachlarz, cała gama jakby fotografii o różnych jakby kierunkach. Tam można zobaczyć portret, można zobaczyć krajobraz, są zdjęcia kreacyjne. Postaci? Tak, też. I to są prace w zasadzie z ostatniego czasu. To znaczy prace uczniów są, oni mieli dosyć utrudnione zadanie, dlatego że większość prac powstała podczas pandemii. Także to dla nich jest to, ja myślę, że to chylę czoła, bo rzeczywiście postarali się i zdjęcia myślę, że są na dobrym poziomie. Jest kilku bardzo dobrych uczniów, naprawdę, z których jesteśmy zadowoleni. Wszyscy jako zespół nauczycieli, którzy uczą fotografii. To jest na przykład Leon Piwowarczyk, to jest Kacper Wielgus, Ewelina Witek, Weronika Gębala, też tutaj Jakub Sambora. Ale poza tym każdy z tych autorów, którzy pokazują tutaj zdjęcia, ma jakiś swój warsztat określony i specjalizuje się jakby w pewnych zdjęciach, prawda? Więc myślę, że jest się czym pochwalić. Bo jesteś także nauczycielem w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach. No właśnie, i te zdjęcia, o których mówimy, i ta wystawa, o której mówimy, jest skutkiem działania pewnego kierunku, dedykowanego kierunku w waszej szkole. To jest fototechnik od 10 lat. Fototechnik zakładany w 2011, pierwszym nauczycielem, od którego się w zasadzie zaczęło, to był Piotrek Bernacki, Łukasz Cudek, znakomity wykładowca. I do nich w zasadzie myśmy w ostatnim czasie dołączyli, czyli ja pracuję od 3 lat, 4 w zasadzie, i pani Beata Motuk.
No właśnie, tak sobie myślę, patrząc na ten katalog, piękny zresztą, Dariusza Kobylańskiego, patrząc na te zdjęcia, rozmawiając z tobą, że to jest kierunek chyba dla pasjonatów. Tak, z tym, że z tą pasją jest różnie. To znaczy, my się cały czas staramy zaszczepić to w uczniach, żeby rzeczywiście, no, ja im nawet mówię na lekcjach, że nie uczycie się dla mnie, dla ocen, tylko uczycie się dla siebie, to co, róbcie zdjęcia po prostu, róbcie zdjęcia. Z sercem. Z sercem, tak. Trzeba po prostu tutaj od siebie dużo jednak wymagać, żeby być dobrym. Ale te zdjęcia, które są na wystawie, są po prostu dobre. Jedne oczywiście są lepsze, drugie są może troszkę gorsze, ale myślę, że poziom jest dosyć... Ja jestem bardzo zadowolony na przykład z tego, jeszcze po oglądnięciu na świeżo w zasadzie tego katalogu. Myślę, że jest bardzo, bardzo udana, będzie bardzo udana wystawa. Byłeś niedawno gościem Paris Photo, jednych z największych na świecie targów fotograficznych, wydarzenia fotograficznego, imprezy fotograficznej, bo to i podpisywanie książek, i różnego rodzaju rozmowy, prelekcje, no i sama wystawa również, spotkania z twórcami. Kiedyś powiedziałeś, że to takie twoje święto doroczne. Tak, staram się co roku w miarę możliwości oczywiście, bo ostatnio uczę w szkole od paru lat, ale staram się w tym czasie wziąć urlop i wyjechać do Paryża, dlatego że to jest rzeczywiście najważniejsze wydarzenie na świecie, które się odbywa w Paryżu. A Paryż jest mi bliski też z różnych powodów. Natomiast rzeczywiście Paris Photo to jest najważniejsza impreza. Druga taka odbywa się później, w późniejszym czasie w Nowym Jorku. Ta sama zresztą, ale to już nie jest jakby, to już jest jakby po. Klimat paryski? Tak, to klimat paryski. Tak, dokładnie tak. Natomiast rzeczywiście dlatego uczestniczę też w tej imprezie. Po pierwsze, robimy z tego relację z Martą Darowską, moją partnerką. Mamy akredytację przy tej imprezie. Robimy relację i do reportera, i do fotokuriera. Czyli do branżowych pism, tak. Publikatorów. Tak, to znaczy to jest agencja Reporter i do pisma Fotokurier. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest to, że po prostu jesteśmy w pracy, ale lubimy to, co robimy i lubimy oglądać zdjęcia, bo jest mnóstwo wystaw, jest właśnie mnóstwo autorów zdjęć, poznajemy nowych ludzi, no i samo obcowanie z największymi fotografami świata, to jest jednak bardzo fajna sprawa. Sabina Weiss, Kudelka. Jakie jeszcze nazwiska pojawiły się w tym roku? Bardzo, jest ich bardzo dużo. Sabina Weiss jest nam bardzo bliska, bo widzieliśmy ją kilka razy. Czwarty raz w tym roku. Pani, która ma 97 lat i która ma korzenie polskie, bo jak się okazało z rozmowy, jej babcia pochodziła z Krakowa, ale ostatnio na przykład Bruce Gilden, z którym rozmawialiśmy z tego roku, w tym roku, i też okazało się, że ma w jakiś sposób korzenie polskie, bo też jego babcia mieszkała w Krakowie. Więc to są fajne sprawy, ale na przykład Sebastiano Salgado, którego też parę razy spotkaliśmy w Paryżu, John Meyrowitz, no można byłoby wymieniać. Fotografujesz te Harry postaci. Harry Gruwajec w tym roku, jest to nowe odkrycie jakby moje, chociaż ten pan już robi ileś tam lat zdjęcia, ale też udało nam się porozmawiać z nim. I nie tylko porozmawiać, bo tak, wiem, że robisz im zdjęcia. I robię im zdjęcia. Fotografujesz te postaci, tak. Będzie z tego wystawa? Mam nadzieję, że tak, że zgromadzonych mam już około 40 portretów. Znanych fotografów. Tak, najważniejszych na świecie. Także no mam to szczęście. Poza tym wydaje mi się, że był to po pierwszym Paris Photo, na którym robiłem zdjęcia tylko wystaw, tak sobie
pomyślałem, że warto po prostu zrobić, bo mam ich na wyciągnięcie ręki. Prawda? Nie ma takich wystaw. Nie ma innej, też nie ma takich, tak, nie ma takiej szansy, żeby tylu fotografów znanych w jednym miejscu, żebym się mógł z nimi na przykład umówić, prawda? To jest nierealne. Podchodzisz, nierealne. Przedstawiasz się, rozmawiasz. Tak. I prosisz i proszę o możliwość zrobienia zdjęcia. Zdjęcia. Jak reagują? Na ogół sympatycznie. Na ogół sympatycznie. Ale nie było. Panu Pudelce nie udało się. Znaczy, zrobiłem zdjęcie podczas takiej rozmowy z nim. Natomiast jest bardzo nieprzystępny, powiedziałbym tak. Ale to też zależy od dnia, od humoru, od... No oczywiście. Trudno. Z nami pewnie też tak jest. Tak, pewnie tak. Jesteś laureatem wielu nagród, festiwali, wyróżnień, twórcą wielu wystaw. Tadeusz, która z twoich nagród, twoich laurów jest najważniejszym laurem dla ciebie? No na pewno Grand Press Photo. Jestem trzykrotnym finalistą tej nagrody. Dwa razy. Raz udało mi się zdobyć pierwsze miejsce, raz wyróżnienie Adobe. Znaczy to tak, to było wyróżnienie Adobe Stock i Adobe, firmy tych firm. I teraz byłem finalistą. Zdjęcie nie dostało się do ścisłej nagrody. Ale było w finale, to było zdjęcie z Polski, z Tarnowa, pana pułkownika, który zresztą został generałem ostatnio. Zdzisław? Tak. Baszak. Baszak, tak. Tadeusz, pamiętasz te swoje emocje w momencie, w którym dowiedziałeś się, że to ty jesteś laureatą Grand Press Photo? No to, najważniejszej nagrody fotograficznej. To jest tak. To znaczy ja miałem jakby też trochę takie przygotowanie do tego, bo... Coś tam wiedziałeś wcześniej? Nie. To nie jest tak. Wcześniej otrzymałem, miesiąc wcześniej też na... Bo to były takie dwa konkursy. Tego konkursu już nie ma. BZWBK Press Photo. I tam otrzymałem nagrodę w wydarzeniach. Nie, przepraszam, w kategorii człowiek. To był fotoreportaż z Paryża, z zamachów. I nie ten sam fotoreportaż, bo ja zmieniłem układ zdjęć i inne zdjęcia znalazły się w fotoreportażu, który dałem na Grand Press Photo do wydarzeń. No to były wielkie emocje, to znaczy byłem w jakiś sposób przygotowany, że to może tak być, że mogę dostać nagrodę, ale jak okazało się, że jestem w czterech, bo to są dwie osoby dostają nagrodę, a cztery są w tym ścisłym finale, to tak jak zobaczyłem, że tam są agencje zagraniczne, to mi tak trochę zrzedła mina, bo no, ludzie z agencji zagranicznych, gdzie jeżdżą po prostu na tematy, tak? I gdzie mają tą możliwość, agencje ich wysyłają. No i Tadeusz Koniasz z Tarnowa, no, jakiś taki, prawda? Ale akurat wygrałem. No, to było wielkie szczęście. Zresztą w wydarzeniach na Grand Press Photo mieć pierwszą nagrodę to jest duży sukces, to jest naprawdę olbrzymi sukces. Specjalnie to pytanie, wiesz, zostawiłam sobie na koniec, bo sporo już o tobie nasi widzowie wiedzą. Od kiedy robisz zdjęcia? Od kiedy biegasz z aparatem w różne miejsca? Ja zacząłem, znaczy tak jak powiedziałem, fotografia mnie interesowała od rzeczy, tak naprawdę od dziecka. Natomiast fotografowałem już jako 11-13-letni chłopiec, ale to był aparat taki dość niepoważny, bo to był AMI. Zresztą fotografowałem też nim narodziny swojego dziecka, czyli 8 lat później, bo nie było wtedy przecież sprzętu. A tak naprawdę zacząłem fotografować w wieku 30 lat, więc to... Tak na poważnie? Tak. Więc profesjonalnie? Więc na fotoreportera w tej chwili no to już jest, no to już dziadek, prawda? 30-letni fotoreporter to już jest, no to już jest bardzo doświadczony, a ja dopiero zaczynałem jakby
zabawy w taką fotografię, którą lubię. Długo moglibyśmy I kocham, jeszcze rozmawiać. No właśnie, a propos tego kochania tej fotografii, to zapytam się już zupełnie na koniec, obiecuję, co w planie? Jakie masz zamierzenie na najbliższy czas? To znaczy, chciałbym pokazać w Tarnowie wystawę ze Świdnicy. Ostatnia wystawa, która być może chyba jeszcze wisi w Świdnicy, bo zdaje się, że do połowy grudnia, od października. To była taka wystawa, na którą mnie zaproszono po prostu, bo było czterech fotografów z Polski i między innymi ja wystawiałem. I to są już przygotowane zdjęcia w zasadzie do pokazania. Chciałbym tą wystawę pokazać, no i pracuję nad mistrzami fotografii. Portretami? Portretami, tak, ale być może jeszcze w jakiś sposób to będzie powiązane z czymś innym. Ale to na razie mi się tam rodzi w głowie. Tadeusz Koniasz, pedagog, fotoreporter, fotograf, filmowiec, a najbardziej na koniec? Fotoreporter. Fotoreporter. I tego się trzymamy. Tak, chociaż też bardzo lubię w jakiś sposób rozmawiać z młodymi i uczyć, ale zdecydowanie tutaj jednak na tą drugą stronę. Marzę o emeryturze i marzę o tym, że jeszcze uda mi się zrobić jakieś dobre zdjęcia. Pobiegać z aparatem. Pobiegać z aparatem, mimo pewnie już w wieku dojrzałego, powiedziałbym. Przesadzasz, troszkę przesadzasz. Bardzo ci dziękuję. Niestety w wieku się nie oszuka, ale dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.